10 grudnia na uroczystej gali zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Teatrze Narodowym wręczono kolejne nominacje pomników historii. Wśród wyróżnionych znalazła się XIX-wieczna kopalnia ropy naftowej w Bóbrce. Obecnie znajduje się tam Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. Dla nas to jest wielki zaszczyt i ogromna przyjemność znaleźć się na tej liście. Jest to uhonorowanie wielu lat naszych ciężkich starań, naszej ciężkiej pracy. I właśnie wczoraj podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta odbyła się uroczystość, na której również Bóbrka została uświetniona poprzez nominację na listę pomników historii. To najwyższe wyróżnienie, które można nadać dziedzictwu na terenie Polski. A zarazem jest to wyróżnienie, które również stwarza wielką szansę na zaistnienie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wielkim wyróżnieniem jest nie tylko nadanie tytułu, ale również zaistnienie na liście ogłoszonej w 2018 roku, która zgodnie z ideą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej stała się listą 100 pomników na stulecie odzyskania niepodległości. Muzeum traktuje to wyróżnienie nie tylko jako nagrodę, ale również zachętę. Jesteśmy świadomi, że przyszło nam opiekować się miejscem niezwykłym, które rzeczywiście ma swoją wartość nie tylko w skali regionalnej, nie tylko w skali kraju, ale to, co tutaj jest prezentowane, ma niezwykłą wartość w skali całego świata. To dziedzictwo, którym możemy chwalić się poza granicami naszego kraju, bo właśnie tutaj narodził się przemysł naftowy. Nadanie wyjątkowego odznaczenia zakończyło prawie dwuletnie starania muzeum o zaistnienie na prestiżowej liście najcenniejszych polskich zabytków. Oczywiście mamy nadzieję, że przełoży się to na większą liczbę turystów. Niemniej jest to tytuł, o który naprawdę trzeba zabiegać. Trzeba przejść wiele etapów oceny, aby ten tytuł, tą nominację móc otrzymać. Obecnie w naszym kraju jest to najwyższy stopień uhonorowania dziedzictwa kulturowego. Status pomnika historii ustanowiony jest w drodze rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej i naukowej oraz mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.